Zdecydowanie fundusz powinien być petekowski, który jest również otwarty na zasilanie budżetowe. Politykę społeczną i zdrowotną kreuje państwo. My możemy ją poprawiać, my możemy ją wspierać, natomiast nie możemy pracować w obrębie pieniędzy, które łaskawie ktoś, który z, 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 no, z urzędników Ministerstwa Zdrowia nam da albo nam nie da. Tu musimy mieć niezależność. My musimy być transparentni ze znanym programem, gotowi do wszelkich rozliczeń, żeby nie było mowy, że gdzieś ktoś coś wykorzystał dla siebie. Natomiast wyobrażam to sobie w ten sposób, że potencjalni darczyńcy by mieli swoich przedstawicieli w Radzie takiego, takiego funduszu, która miałaby pełną buchalterię księgową prowadzoną tak jak trzeba, z, zgodnie z prawem pod, no, finansowym w kraju, z odprowadzaniem podatków i tak dalej i tak dalej. Tutaj to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, ale jeśli mamy brać odpowiedzialność, to za to, za co od początku do końca sami odpowiadamy, a nie będąc jakąś agendą Ministerstwa Zdrowia.